Ja od 3 lat staram się mieszkańców Włocławka przekonać, że zaistniała 16 listopada i 30 listopada 2014 roku szansa, żeby zmienić władzę we Włocławku, żeby zmienić urzędującą, no właściwie jak słyszałem taką opinię, od 45 roku we Włocławku ekipę, no wiadomo jakiej proweniencji, bo generalnie po 89 roku, no ta ekipa nigdy nie została odsunięta i mówię to wprost, więc jeśli ktoś rzeczywiście takie plotki powiela, no to ja odwołuję się do wielu moich krytycznych ocen, krytycznych słów, które adresowałem właśnie do ekipy SLD. Osobiście nie wyobrażam sobie takiej możliwości, żeby prowadzić rozmowy z SLD. Ja zrobię wszystko, żeby te wybory wygrać i tych ludzi, którzy we Włocławku piastują różne funkcje od ponad 20 lat, odsunąć, bo ich czas już minął i to jest mój osobisty pogląd, ale nie tylko, też także i mojego środowiska. Ja będę apelował do wszystkich wyborców, żeby mnie poparli 30 listopada. Tak jak Państwu kiedyś powiedziałem, nie będę rozmawiał o żadnych stanowiskach, bo nie po to kandydowałem, żeby powielać błędy moich poprzedników. Ja uważam, że we Włocławku mieszkańcy Włocławka chcą zmiany, bo pokazali, że ta zmiana jest we Włocławku konieczna. Szanowni Państwo, prezydent, przeciwko prezydentowi Pałuckiemu opowiedziało się prawie 75% wyborców. To o czymś świadczy. Zmiana jest we Włocławku potrzebna. Nie wyobrażam sobie, żeby teraz wracać do, czy rozpoczynać jakiekolwiek rozmowy z SLD. Są inni partnerzy, z nimi oczywiście będziemy rozmawiać, będę przekonywał innych wyborców, moich konkurentów, że warto mi zaufać i warto oddać na mnie głos. Panie pośle, jeżeli pan poseł pozwoli, bardzo proszę. Wchodząc w słowo od razu, stwierdził pan, że przeciwko panu prezydentowi Pałuckiemu opowiedziało się około 70% mieszkańców Włocławka. Wyborców. Biorąc pod uwagę ten fakt, że szanowni panowie osiągnęli bardzo zbliżony wynik, można postawić równoległą tezę, że około 70% wyborców wypowiedziało się przeciwko szanownemu panu posłowi. Ale nie o to chciałem zapytać. Platforma zdobyła zaledwie 5 mandatów, co nie jest sukcesem. Zakładamy z grzeczności dla gospodarza spotkania, że pan poseł wygra drugą turę wyborów. Dziękuję bardzo. Proszę powiedzieć, na czym, jak będą wyglądały pańskie rządy? Czy zdecyduje się pan poseł na rząd mniejszościowy, który jest realny, ale jest wybitnie niewygodny, czy też faktycznie zawiąże pan koalicję, jeśli tak, to z kim deklaruje pan, że nie z SLD pozostaje tylko Prawo i Sprawiedliwość. Lider Prawa i Sprawiedliwości, odnosząc się do drugiej tury wyborów, wskazał włocławianom, że jest to wybór między cholerą a dżumą. Jeden zniszczył miasto, drugi zniszczył kraj. Proszę powiedzieć, czy w tej sytuacji faktycznie jakakolwiek koalicja z inicjatywy pana posła, bądź też za zgodą pana posła jest w ogóle możliwa, czy też faktycznie mniejszościowe rządy możliwe, ale wyjątkowo niewygodne do realizowania? Pan redaktor jak zawsze zadaje pytania takie bardzo szczegółowe i wnikliwe, że tak się wyrażę, ale już odpowiadam. Nie traktuję tych słów oczywiście poważnie, lidera Zbonikowskiego, bo ja nie przypominam sobie, żebym cokolwiek w tym kraju zniszczył. To jest moja opinia oczywiście. Nie chcę dalej kontynuować tego tematu, bo zabrnę i... Pan poseł bardziej ku dżumie czy ku cholerze? Ja, panie redaktorze, nie angażowałbym w to żadnych chorób, prawda? Panie redaktorze, dzisiaj rozmawialiśmy merytorycznie o sprawach kultury i innych i tak o tej cholerze i dżumie to tak troszeczkę... Ale pozwólmy posłowi. Tak.
Szanowni Państwo, oczywiście będziemy rozmawiać. Ja, tak jak powiedziałem, nie traktuję tych słów poważnie. Lider Prawa i Sprawiedliwości zajęty jest polityką krajową. Wiemy, jak to wygląda w polityce krajowej. Natomiast ja cały czas nawołuję do tego, żebyśmy rozmawiali o Włocławku. Oczywiście we Włocławku są struktury Prawa i Sprawiedliwości, jest szef struktur Prawa i Sprawiedliwości w mieście, jest wreszcie kandydat na prezydenta, który kandydował w pierwszej turze. Jest określona liczba radnych. Z nimi będziemy rozmawiać. Również będę przekonywał elektorat Prawa i Sprawiedliwości, że warto oddać głos właśnie na mnie. I jestem przekonany, że zmiana władzy we Włocławku dokona się nie tylko, powiedzmy, tutaj na urzędzie prezydenta, władzy wykonawczej, ale również dokona się w Radzie Miasta, bo jest to po prostu potrzebne. Te rozmowy oczywiście będziemy kontynuować i jestem dobrej myśli. Absolutnie, tak jak powiedziałem na początku, nie traktuję jakichś takich słów wypowiedzianych pod wpływem emocji politycznych poważnie. Być może pan poseł chciał zaistnieć w mediach regionalnych, pomyślał, że to jest dobry sposób, no dla mnie akurat może trochę niefortunny, ale jest to jego sprawa. My będziemy rozmawiać. Jeśli oczywiście nie będzie takiej woli, to nie ukrywam, że rozważymy też, powiedzmy, ten rząd tak zwany, jak pan redaktor określił, mniejszościowy. Jest to w Polsce możliwe. Poza tym ja, szanowni państwo, też nie ukrywam swojego poglądu, że chciałbym we Włocławku odejść od tych twardych podziałów politycznych. Chciałbym, żebyśmy koncentrowali się na bardzo określonych zadaniach i jestem przekonany, że będę w stanie przekonać do tych moich pomysłów, do tych uchwał, które będę proponował Radzie Miasta, radnych różnych opcji, również i radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nie wyobrażam sobie, żeby radni, którzy zostali wybrani w tych wyborach, nie głosowali nad projektami prorozwojowymi, promiejskimi, czy też nad budżetem. Budżet oczywiście będzie przyjęty przez nową Radę. Jak państwo wiedzą, uchwała budżetowa będzie, czy w ogóle budżet będzie przygotowany jeszcze przez starą ekipę. No więc odpowiedź na pytanie, kto zagłosuje za, kto przeciw, nasuwa się sama. Myślę, że nie będzie tutaj z tym żadnego problemu. Ja, szanowni państwo, jestem otwarty na rozmowy ze wszystkimi. Nie wyobrażam sobie jakiejkolwiek koalicji z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Z różnych względów. Stoję na stanowisku, że we Włocławku trzeba bardzo wiele zmienić. Nie wydaje mi się, żeby było to możliwe z tą ekipą, która w tej chwili sprawuje władzę.